Tytuł kursu: Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych. Moduł: Funkcjonowanie kont księgowych oraz otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. Temat: Operacje bilansowe. Jutro prawdopodobnie czeka nas kartkówka w szkole z operacji bilansowych. Powinniśmy powtórzyć sobie podstawowe wiadomości. Dobrze, powiedz mi zatem, czym są operacje bilansowe? Operacjami bilansowymi nazywamy operacje gospodarcze, które powodują wyłącznie zmiany wartościowe w składnikach aktywów, pasywów lub równocześnie aktywów i pasywów. Należy pamiętać, że operacje bilansowe to takie, co wynika z nazwy tych operacji, które powodują zmiany wyłącznie w składnikach bilansu przedsiębiorstwa. Bardzo dobrze. Pamiętasz może, jakie rozróżniamy typy operacji bilansowych? Istnieją dwa typy operacji bilansowych – aktywne i pasywne. Zapomniałaś jeszcze o operacjach aktywno-pasywnych, zwiększających i zmniejszających, zatem istnieją cztery typy operacji. Operacje pierwszego typu, aktywne, to takie, które powodują zmiany wyłącznie w składnikach aktywów bilansu, powodując zwiększenie jednego składnika aktywów i jednocześnie zmniejszenie drugiego składnika aktywów o tę samą kwotę operacji gospodarczej. W wyniku tej operacji gospodarczej następują zmiany tylko w składnikach aktywów, struktura pasywów nie ulega zmianie, suma bilansowa nie ulega również zmianie. Operacją tego typu jest na przykład wpływ należności od odbiorcy na rachunek bieżący. Natomiast operacje drugiego typu, pasywne, to takie, które powodują zmiany wyłącznie w składnikach pasywów bilansu, powodując zwiększenie jednego składnika pasywów i jednocześnie zmniejszenie drugiego składnika pasywów o tę samą kwotę operacji gospodarczej. W wyniku tej operacji gospodarczej następują zmiany tylko w składnikach pasywów. Struktura aktywów nie ulega zmianie. Suma bilansowa nie ulega również zmianie. Operacją tego typu jest na przykład spłata zobowiązania wobec dostawców z zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego. Ja omówię zatem dwa pozostałe typy. Operacje trzeciego typu, aktywno-pasywne, zwiększające, to takie, które powodują zmiany jednocześnie w składnikach aktywów i pasywów bilansu, powodując zwiększenie jednego składnika aktywów i jednocześnie zwiększenie składnika pasywów o tę samą kwotę operacji gospodarczej. Suma bilansowa również wzrasta o tę samą kwotę operacji gospodarczej. Operacją tego typu jest na przykład zakupienie od dostawcy materiału, który przyjęto do magazynu, a zapłata nastąpi w terminie późniejszym. Operacje czwartego typu, aktywno-pasywne, zmniejszające, to takie, które powodują zmiany jednocześnie w składnikach aktywów i pasywów bilansu, powodując zmniejszenie jednego składnika aktywów i jednocześnie zmniejszenie składnika pasywów o tę samą kwotę operacji gospodarczej. Suma bilansowa również zmniejsza się o tę samą kwotę operacji gospodarczej. Operacją tego typu jest na przykład spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego. A czy pamiętasz, czym jest zdarzenie gospodarcze? Zdarzenie gospodarcze jest to pojęcie z zakresu rachunkowości oznaczające zdarzenia wywołane działalnością jednostki gospodarczej w zakresie zaopatrzenia, produktu i sprzedaży dóbr i usług. Dziękujemy za uwagę! Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.